Robert Woźniak, zastępca przewodniczącego Rady Miasta Biała Podlaska. Panie Robercie, za nami 2021 rok. Coś zaczyna trzeszczeć w tej Radzie Miasta. I czy 2020 rok to zmieni? Czy ta fuzja będzie bardziej widoczna? Mam nadzieję, że rok 2022 i kolejny, czyli do końca tej kadencji, przyniesie przede wszystkim dla naszego miasta wiele ciekawych, mądrych decyzji, rozwiązań. Mam nadzieję, że Rada Miasta postawi sobie za najważniejsze rozwój naszego miasta i pomoc dla mieszkańców, żeby to mieszkańcy byli adresatem tych wszystkich naszych decyzji, które są podejmowane w Radzie Miasta. Rzeczywiście, ostatnie głosowania pokazały różnorodność. Ewidentnie tutaj było widać o zawiązaniu koalicji Białej Samorządowej Zjednoczoną Prawicą, ale mam nadzieję, podkreślę to jeszcze raz, że nie będzie tutaj miało decydujący głos barwy polityczne, bo jesteśmy przedstawicielami mieszkańców i dla mieszkańców, dla naszego miasta podejmujemy te ważne decyzje. A jak rok poprzedni pokazał, miasto idzie w bardzo dobrym kierunku, rozwija się w bardzo szybkim tempie. Ten tempo będzie zachowane też w tym roku. I mam nadzieję, że mimo tych takich dziwnych głosowań, jeśli chodzi o budżet, o przesuwanie tych środków, pokazywanie, może nawet rozpoczęcie kampanii wyborczej przez niektóre osoby, nie przeszkodzą nam wszystkim radnym w podejmowaniu mądrych, odpowiedzialnych decyzji, podkreślając, bo robimy to dla miasta, dla mieszkańców. Deal w postaci nowej trasy mostu dwóch rond w zamian za kosiarki do trawy i toalety publiczne, to jest dobry deal na rzecz mieszkańców miasta Biała Podlaska? Myślę, że mieszkańcy sami to ocenią. W dyskusjach padały takie słowa, że kosiarki, toalety są potrzebne. Tak, są potrzebne. Ale czy to jest priorytet? Ja powiem jedno. Takie inwestycje, zakup toalet czy zakup kosiarki, można prowadzić na każdym etapie, w każdym miesiącu, na każdej sesji taki pomysł przedstawić. Natomiast pomysł budowy mostu, wydaje mi się, że jeśli zostanie to zaprzepaszczony teraz, to będzie bardzo ciężko do tego wrócić. To jest ten czas, gdzie trzeba to rozpocząć, wdrożyć i dopilnować, żeby ta inwestycja powstała, bo to jest bardzo ważna inwestycja. Myślę, że większość mieszkańców ma prawo jazdy. I to jest ten argument, przemieszczamy się, budowa nowej arterii w naszym mieście, która odciąży poszczególne rewiry naszego miasta. No ciężko tutaj porównać do toalety czy do kosiarek. Patrząc na prace legislacyjne, czy to jest też tak, bo część radnych Białej Samorządowej tłumaczy, że ten most jednak w budżecie jest zapisany. Ale według mnie, zdejmując pieniądze podczas ostatniej sesji Rady Miasta i głosując ten budżet, to ten most w tym roku z pracami wstępnymi pożegnaliśmy się. Tu jasno i czytelnie, kto śledzi relacje i to, co się dzieje w naszym mieście, widać, że to jest celowe działanie, zostawiając te 50 tysięcy na zadanie budowy mostu, po to właśnie, żeby mówić, że nikt tego mostu nie chce, on jest w zadaniu, jest w budżecie zapisane. Tak jak podkreślę, jest to celowe działanie, żeby tylko tą narracją się posługiwać. Musimy zrobić wszystko, żeby rozpocząć to. Jesteśmy na etapie projektowania tego mostu. Czekamy na decyzję, bo możliwe, że znajdziemy pieniążki na dofinansowanie tej inwestycji zewnętrzne. Wszystko na to wskazuje, że jest taka szansa. Oczywiście czas pokaże, jak to będzie, ale jeśli te wszystkie dobre sygnały, które do nas wpływają, utwierdzą nas w przekonaniu i dostaniemy te dotacje i możliwość budowy tej inwestycji, to te działania, które koledzy Zjednoczonej Prawicy i Białej Samorządowej wykonali, nie pomagają rozbudowie naszego miasta. Tu ewidentnie widać, bo to można, takie komentarze padają, że takimi działaniami
radni nie chcą rozwoju miasta. I trudno mi jest odpowiadać mieszkańcom, tak to wygląda. Bo to jest historyczna inwestycja, historyczne decyzje. W tym etapie trzeba je podejmować już, bo jeśli ich nie podejmiemy, to w kolejnych latach będzie tylko coraz gorzej. Jest coraz drożej, coraz trudniej z wykonawcami. Nie możemy się zamknąć, musimy się rozwijać.